Warancie. Okej. Już mamy 3 z 5. Teraz będzie czwarty, o ile się uda. A jak się uda, to będziemy mieli 4. Okej. No dobra, teraz jakoś się przedostać. Tak, tędy się przedostanę. Kuźwa. Lecę do Al-Shaddin. Szkielet! Dobra, ja go nie mógł normalnie przejść. Urna strażników umarłych, tak. Kolejna urna. Nie wiem, po co nam one. A ich jest tu dużo. Nie, dobra, nie idę tam. Strażnik się... Czemuś mnie zatruł? Czemuś mnie zatruł? Trochę go zbugowało. Okej. Czaił się za mną. Okej. Teraz do niego. Za mną. Do dzieła! I chodź, 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 chodź. Idziemy otworzyć świątynię. Z Lesterem. Ćpunem największym z całego Gotika. Oj, sorry. Okej. Do otwarcia tych drzwi potrzeba 5 różnych kluczy. No proszę, zadziałało. Dobra robota! On tą pałkę będzie miał no forever. Co za epickie starcia. Zmierajcie. Szkielety. Nienawidzę tych bestii. Okej, to tu zapiszemy i idziemy dalej. O Boże. Chodź. To może najpierw polecimy.
O kurde. Dobra robota. Raj. Jeszcze jeden. Dobrze, że wzięliśmy Lestera. Tak, to byśmy sobie nie dali w życiu rady. Nienawidzę tej bestii. Jest szatada nosa. Nareszcie! Znalazłeś! Wynośmy się stąd. Wracaj. Wiesz, gdzie mnie szukać. Udało się. Ło. Trzech tych. Tych. Trzech głównych kapłanów nieumarłych. Myślałem, że to jest niemożliwe do przejścia. Okej, okay, tyle chcę. Plus to skrzynia, to była gdzieś. Gdzie ona jest? Że to była broń jednoręczna, Katana. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna katana i będzie miecz mistrzowski. Uhu, udało się ludzie, ja zapiszę nawet, bo nie wierzę. Kolejne artefakty już są nasze. Teraz mogę założyć koronę Adanosa. Oho, i szata. Nie, ma być to i plus korona. Na razie to z tym pochodzimy. Okej. Teraz przejdziemy się do Saturasa i zameldujemy mu, że obrobiliśmy wszystkie... no, jak to się nazywa? Sześciuteńkie. Sześciuteńkie. Znalazłem artefakt. Znów to zrobiłeś, co? Zanieś teraz artefakt w bezpieczne miejsce. Co teraz zrobisz? A jak myślisz? Twoja wyprawa do świątyni spowodowała jeszcze więcej szkód, niż się obawiałem. Ktoś musi zadbać o posprzątanie tego bałaganu. Zapewne tym kimś będę ja.
Pomówmy o boskich artefaktach. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Co dokładnie mogę z nimi robić? To zależy tylko od ciebie. Początkowo nie chciałem w to wierzyć. Teraz jednak wydaje się to być oczywiste. To ty podejmujesz decyzję. Wybierzesz między Inosem a Beliarem. Xardas też tak twierdzi. Okej. Xardas wspominał też o trzeciej drodze. Czyżby? Wiele wskazuje na to, że Xardas mówił szczerze. Z drugiej strony wiele zachowuje tylko dla siebie. Pomów z nim. Nie zabiję cię. W każdym razie taką mam nadzieję. Co twoim zdaniem planuje Xardas? Xardas włada mocą dwóch bogów. Już ten fakt jest powodem, aby mu nie ufać. Wiele razy mnie już jednak zaskakiwał. Sądzę, że swą decyzję powinieneś podjąć samodzielnie. Zrób to, w co wierzysz. Nie wybieraj ze względu na kogokolwiek innego. Jak podejmę decyzję? Ha! Ja jestem sługą Adanosa. Sam to musisz odkryć. Nie jesteś na to gotowy. Weźmiemy trochę mocy życiową. Tak, dalej. Żeby... Tak. Dobra. Trochę wytrzymałości. Dalej. I starczy. Okej, to teraz teleportujemy się do Bragi. Zaczniemy podbijać już. To ja zapiszę. I zaczniemy podbijać powoli. Warant cały. Calutki. Teleport. Braga. Okej. No nie wiem, czy skorzystać z pomocy. Złe wieści. Już więcej ryzykować nie będę.